Cześć, witajcie ponownie na kanale Eagle FIFA i dzisiaj będzie, jaka drużyna będzie najlepsza w blisterku. Zapraszam do oglądania. W ogóle nie wiem, czy to jest blisterek, ale tak chyba niektórzy mówią. No, ja będę na to mówił blisterek. No to zaczynamy. No i zaczynamy. Mamy na początku Kowalenko. Czy go biorę do składu? Biorę! Dobry pomocnik. Nie wiem, czy to jest pomocnik. Jest pomocnik. Dobry pomocnik. No to nie bierze udziału Monety. Kylian Mbappé, no to na stówę go biorę. Leonardo Bonucci, też go biorę. Temu Puki. No nie wiem, też go biorę. Ja w ogóle już tu wszystko dawno rozpakowałem. Ruben Dias. No chyba go nie biorę, nie wiem jakby to nazwać, ale go nie biorę, nie wiem jakby to nazwać. Hernandez oczywiście biorę, bo Nucci już był, więc odkładamy na bok. Nie wiem w ogóle jak to nazwać, ale odrzucamy. Odrzucamy Ruben Dias, tego też odrzucamy, Serbię też, Marco Verratti, no może się przydać Wojtek Szczęsny. No, na bramce, no to ja, czekajcie. Bonucci tam zagląda. Stadiony też się nie liczą. Serge Gnabry, czy coś takiego. Gnabry, nie wiem, albo Gnabry. Tego biorę. Biorę Czech obrońca. Tutaj logo Czech, no tu by wybrał PC, ale nie ma. W ogóle bierzemy 11, no i bierzemy 3 na rezerwie. Na rezerwę, czyli napastnik, pomocnik, obrońca. Bramkarza nie bierzemy. Tutaj odrzucam. Też Pawart, biorę go do składu. Morales, nie. No i tu w ogóle trafiłem dwa Polaków, Szczęsny i Frankowski. Julian Brandt, no może się przydać. Iwan Perisic też. Nie, ten się nie przyda nam. De Ligt też może się przydać, no i ten Kraft, no nie wiem, a na jakiej on pozycji, no obrońców mamy dużo, więc też. No to widzimy się w 11. W ogóle, co ja sprawdzałem, mam tylko 13 kart w ogóle, a tyle zostało. No i umówmy się, że zdecyduję się na jakiegoś zawodnika, no Ruben Dias, nie. Potrzebuję takiego, nie wiem, Morales, a Morales tylko, że nie obrońca, napastnik. Nie, pomocnika brakuje nam, okej, no to tego bierzemy do składu. Nie wiem w ogóle, co się stało, ale chyba się pogubiłem, bo ja już wybrałem 11 zawodników, ale zerwy, no to w ogóle jeszcze mam tu 4 zawodników, no to... Muszę jednego odrzucić, no to tego, no skoro ja go tam wybrałem, cały czas się mylę, no ale, no widzimy się u składzie. Więc tak wygląda rezerwa. Na napastnik, no to jest Puki, pomocnik Brandt i obrońca De Ligt. I teraz rozpoczynamy od składu. Na bramce Wojciech Szczęsny, w obronie. Bonucci, tego zawodnika nie przeczytam, ale go ustawiłem na obronie. No skrzydła to są Pawart i Hernandez, pomocy Kowalenko, Verratti i tu na skrzydle Gnabry, albo tam Gnabry i Frankowski. No i na napadzie jest Kylian Mbappé i Iwan Perisic. I w ogóle tak ogólnie prezentuje się taka jedenastka. No jesteśmy w ogóle już w podsumowaniu. Na podsumowaniu mamy 2 Polaków. Wojciech Szczęsny jest bramkarzem. No i gra w Juventusie. Kylian Mbappé chyba tu by wstrzelił najwięcej goli w tej drużynie. No gra, jest napastnikiem, no i gra w... Paryżu. No i jeszcze tu Frankowski jest pomocnikiem, a gdzie on gra? Nie mam pojęcia. No nie wiem, czy Przemysław Frankowski gra. No ale oni są w podsumowaniu. Nie wiem w ogóle, co jeszcze powiedzieć.
No ale chyba będziemy pomału już kończyli, więc pa, pa.